Hejka moi drodzy, z tej strony DSEO, witam was w nowej serii na moim kanale. Jesteśmy już po moim solowym BTB pierwsze miejsca. Wszystkie ogrywałam w tej serii pierwsze miejsca z BTB. Obiecałam wam, że wezmę się za drugie miejsca, ale może nie tak od razu. Powiem wam szczerze, że mam ochotę na solowy custom. Taki wiecie, długi, długi tasiemiec. Dawno u nas tasiemców nie było. Wszystkich z ekipy, kogo się da, namawiam na tasiemce. Niektórzy się zgodzili, niektórzy nie. Ale moi drodzy, sama też miałabym ochotę taki solowy nagrać customik na kanał. Tutaj widziałam na YouTubie, że ktoś go ma ogranego, ktoś kto zna oczywiście ten custom, około 31 odcinków, no to ja tak liczę, że może 40-45 wyjdzie mi z tej serii. Zobaczymy, tym bardziej, że ogrywam sama, nikt mi nie będzie w tym pomagał. Mało tego, miałam to gdzieś w odmętach, zakładek skitrane, wiedziałam, że raczej nikogo na to nie namówię, a patrzę, słuchajcie, widziałam, że Torgus i Jaga to nagrywają, ale nic nie szkodzi, trudno, zdublujemy się, nieważne, mam ochotę i sobie nagram go w takim razie. Mówię tutaj oczywiście o customie do Tomb Raider The Sacred Emerald od autora Set 9.4. Ocena to 9,07 z 2011 roku. Lara była przekonana, moi drodzy, o istnieniu artefaktu znanego jako Święty Szmaragd, który podobno miał znajdować się głęboko pod świątynią Itfu. Jednak dodatkowo odkrywa, że szmaragd znajduje się głęboko pod ziemią w świątyni i można się do niego dostać tylko wtedy, gdy odnajdzie pewne cztery kolorowe kule. Lara musi odwiedzić różne miejsca, kopalnie, klasztory w Tybecie, czy nawet peruwiańskie świątynie, aby oczywiście dostać to, czego szuka. No tutaj można sobie też na tym menu głównym podpatrzeć mniej więcej, co tutaj są za klimaty, co nas tu czeka. Widzę tu nawet, patrzcie, taka area 51 nawet. UFO mamy. Dlaczego, słuchajcie, chciałam tasiemca? Miałam ochotę zagrać w custom solowo, który niejako... O Boże, jakie odgłosy. Okej. Który niejako będę czuła, jakbym przechodziła pełnoprawną część TR-a. Ale słuchajcie, żeby już nie przedłużać, jeszcze tylko tak nadmienię, rzeczywiście szukałam czegoś takiego bardzo z nawiązaniem od 1 do 5, ale z głównie z naciskiem od 1 do 3, więc zobaczymy, czy mi się to udało. No i jestem ciekawa, jak tutaj to mi wyjdzie samej, bo ogrywanie pojedynczych customów krótkich BTB to jest jedno w solówce, a ogrywanie takiego tasiemca samej to jest druga kwestia. No nic, słuchajcie, moi drodzy, ja to podgłaśniam i zaczynamy, moi drodzy. Bardzo cichutko było słychać Larę, prawie w ogóle. Okej. Mamy stricte bardzo klasyczną Larę, ewidentnie taka jest trójeczkowa. Tutaj coś mi jest z tymi dźwiękami nie tak. Chciałabym, żeby one mniej więcej były... na takim mniej więcej okej poziomie. Czekajcie, tu sobie przyciszymy ewentualnie. Dobra. Okej, okay. Lecimy, słuchajcie, przed siebie. Na razie z tego, co ja tutaj widzę, to już mamy takie teksturki TR1 i bardzo mi się to podoba.
czyli jest bardzo dużo klasyka w klasyku. Przejdę się tutaj dookoła, zanim wskoczę do wody. Czy ja tutaj coś powinnam wkładać? No niekoniecznie, bo ona nie mówi no. Czy w ogóle tu się da dostać wyżej? Okej, okay, jestem już, wybaczcie. Dobra, nie widzę na razie możliwości jakby wejścia na górę. Gdzie co? Zaś nie mogę sobie dopasować. Okej, okay, zróbmy to tak. Widzę, że jest jakieś płynięcie. No to płyniemy, no co? Zobaczymy, dokąd nas to tutaj doprowadzi. Okej, na to nie byłam przygotowana. Kurczę, ciekawe, czy one będą żarły tak jak w standardowej jedyneczce. No trochę żrą. No, ale mogłabyś już zginąć. No. One zatruwają? No to nie, moi drodzy, nie ma nawet takiej opcji. No tego to ja się nie spodziewałam, że tutaj mumie będą zatruwały. Nie ma opcji, żebym się tutaj dała. Okej, chyba mnie jeszcze nie zatruła, więc na razie możemy sobie... O. Czyżby? Nie, nie zatruła mnie. No to jest okej. Okay. Powiem wam, że są dość mocne. Tutaj w ogóle jest jakieś czołgane, zanim tam pójdę, chciałabym może zobaczyć. O, mamy jakieś znajdźki. Kurczę, ja jak zwykle, słuchajcie, zarąbałam sprawę i nie sprawdziłam, ile jest sekretów, ale... O, mamy sekret, właśnie. Sprawdzę to na następny odcinek, chyba że... 75? Jest to, słuchajcie, możliwe? No, teoretycznie na taki długi custom jest to możliwe. Aj, Boże, Boże, Boże. No to ja już wiem na pewno, że nie znajdę wszystkich, nie ma takiej opcji, ale jeżeli ich jest faktycznie 75, no to dobrze by było przynajmniej tą ponad połowę znaleźć. Okej, okay, wiem, gdzie są te drzwi, ale w ogóle co to było, co ja podniosłam teraz? Old Working Machine PDA. The Sacred Emerald. It is believed that it was hidden here near Itfu's temple, but it seems that it's located further on... A, czyli że jest zlokalizowane w jakiś Camun's tomb. Or not. Nothing is certain. There are clues to be found and artifacts to be discovered. We must hurry on. Aha, że muszę się pospieszyć. Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego wbudowanego licznika czasowego. Miejmy nadzieję, że nie. Ona jakoś tak, słuchajcie, szybciutko... kłóca po te znajdźki, zauważyliście? Albo mi się wydaje. No nic, dobra. Płyniemy tam, drzwi się otworzyły, więc... nie mamy jakby innej drogi. Zobaczcie za te odgłosy w tle, ale mój piesulek dostał ostatnio takiego gumowego kurczaka i się nim cały czas, słuchajcie, ma jazdę na niego. Będzie piszczawka w tle, no ale trudno. Dobra, lecimy. Oczywiście trzeba być przygotowanym w takim razie na kolejny zestaw mumii. Nie mam tutaj nic poza dwoma nabojami do shotguna. Na bank będą tu wyskakiwały Baba Jagi. Tu jakiś kluczyk jest do wsadzenia. Na dole jest coś. Kluczyka nie mamy. Pytanie, czy ten filar taki, tu przed chwilą były takie dziwne teksturki, jest w ogóle... A to się przesuwa? Nie.
czy ten filar służy jako drabinka, bo to tak by miało wyglądać, żeby tu ewentualnie wrócić. Ale to zaraz sprawdzimy. Pokaż. Tak. Okej. Na dole mamy mumię. Ale tu jest zamknięta klapa. No w porządku. Wejdź tu na górę. Aha, nie wejdę. O, mamy apteczkę, to dobrze. A, ale czekajcie, tutaj, czy ten klocek da się przesuwać? Najpierw to ten sprawdzę, nie. Podoba mi się jej szybka animacja wstawania. Tak, można przesuwać. Tylko teraz pytanie, moi drodzy, gdzie? Tutaj nie przesunę. W takim razie gdzieś tu do oko... Aha! Czyli, że chyba pod to co? A nie tam. Tu ewentualnie. Można by było go wstawić i ten przesunąć. No dobrze. Tak zrobimy, tylko ja oczywiście zanim to będę musiała sobie to zapisać. Najpierw sobie to popcham w tą stronę. Właściwie to pociągnę. Okej. Teraz ewidentnie do siebie. No jestem ciekawa, jak mi ta solowa, czy ten solowy custom pójdzie, solowa seria. W ogóle czy nie będę miała po prostu w pewnym momencie dość tego customu. Też mnie to bardzo, bardzo ciekawi. Widziałam, że tam naprawdę może będzie mnóstwo właśnie klimatów. Zresztą też w opisie było o tym Tybecie. Takie zimówki też będą. Także taki typowo pełnoprawny jakby TR. Okej. Zobaczymy, czy to o to chodzi, ale myślę, że tak. No i słuchaj, popchaj w takim, znaczy pociągnij to. Fajnie, że ona, zauważyliście jedną rzecz, nie wiem, czy odnotowaliście, bo ja już w tym momencie tak, że jakby tutaj Lara, czy coś tu było? Nie. No to po co ja to tutaj przesuwam teoretycznie? Bo stąd ewidentnie mogłabym sobie tam wskoczyć. Aha, że niby tam mogę, dobra. Lara, żeby popchać czy przeciągnąć skrzynię, nie musi jakby wypośrodkowywać się. Nie wiem, czy dobrze to mówię. O kurde, jakieś trzy rzeczy trzeba będzie wsadzić. Jakby ona nie idzie na środek, zauważyliście? No. Może to zrobić z każdego jakby rogu. Aha, to chyba ta klapa, co? No i znowu będę musiała zejść do tej nieszczęsnej. No i mnie zatruła. Ale to ja już, wiecie co, poczekam sobie. Wezmę tą... Nie, chyba, że mnie zabije. No to wtedy kapa. Ojej, 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 co tu się podziało, Boziu? Matko. Powiem wam, że jeżeli chodzi o te mumie, to ciężkie są Baba i Baba Jagi. Okej. Wezmę sobie cztery, no jedną małą. Okej. Co tu jest? Coś tu leży. Kluczyk. A, to ten kluczyk na, chyba na samej górze tam był. Raczej tak, tylko zastanawiam się, po co ja tam postawiłam w takim razie? Po co ja tam postawiłam te klocki? Do czego mi to służy? Zastanawia mnie to. Aha, no tak, dobra. Nie słuchajcie mnie, no służyło mi po to, żeby przeskoczyć tam na tą stronę. A gdzie jest ta drabinka teraz? A tu jest, okej. No dobra, nie ma jakichś rozwidleń, nie ma na razie trzech, czterech dróg naraz. Mamy jedną
ciągłość od punktu do punktu, więc o tyle jest dobrze. No to wkładamy, moi drodzy, kluczyk. Sapphire Key. A, dzięki temu... Dobra, to jest drabinka. Dzięki temu będziemy mogli się właśnie dostać tam piętro wyżej w tej głównej sali, w której jakby niejako zaczynaliśmy ten custom. A gdzie to jest? Gdzie jest ta klapa? Tam. Dobra. Okidoki. Co się stanie, jak to przeciągnie? O, tam coś leżało. Aha. Trójne drzwi. A no tak, bo my tam były trzy takie rączki jakby na jakieś itemy. Czyli co? Od którego byśmy zaczęli? Czy to ma w ogóle znaczenie? Czy jednak, żeby w jednym coś zrobić, odblokuje się coś w drugim? Nie wiadomo. Nie ma tu nic. Są jakieś cztery postumenty z ankami. Czy to się przesuwa? Tak, to się przesuwa. Czyli rozumiem, że będziemy musieli je jakby wyrzucić w każde tutaj miejsce. No dobra, ale ja sobie to zapiszę, bo nie chcę, żeby była sytuacja taka, że ja tu coś spierniczę, wiecie, zablokuję się nagle. Także lecimy z tym koksem. A może same przesuwanki puszczę na wiewiórach, albo nie. Zobaczymy, jak szybko mi to pójdzie. Tylko pytanie, czy zwykłe postawienie wystarczy? Okej, to się zapada. W takim razie to chyba znaczy, że jest dobrze, no bo to jest wtedy nieodwracalne już, tak? One też są w pewnym kierunku jakby... Nie wiem, czy zauważyliście. Ha! One są w pewnym kierunku obrócone. Nie wiem, czy wy to widzicie. Czy to ma znaczenie? Ja sobie to sprawdzę. Tak, to ma znaczenie, ale jaja. To czekajcie, ten jeden został poprawnie zrobiony. No to ten bym wysunęła w takim razie. Tamten wrzucimy tutaj. Ewidentnie. A to słuchajcie, cwaniak, autor. No bo w sumie bez sensu by to było, no jakieś musiało mieć to znaczenie, że one są w konkretną stronę obrócone. To dobrze, że przynajmniej w odpowiedzią jest to, że to się zapada, prawda? Teraz w takim razie to do samego końca i na lewo. Śliczna ta lara, taka trójeczkowa, podoba mi się. No. Bardzo klasyczna. Widzę, że nagranie w spokoju nie są mi dane. Okej. No i ostatnia. No
nadzieję, że nic nie wyskoczy. Ja sobie to oczywiście zapiszę w tym miejscu. Stań tutaj za tym. Tylko pytanie, co się otworzyło? Coś się wysunęło. To się otworzyło? Ojej, wskoczyłam tu do dziury niepotrzebnie. Tu są jakieś zwyzy do góry. Jakaś drabinka. A ja tego wcześniej nie widziałam. To tak było? Nie wiem. Przekonam się zaraz. No, chyba było. Aha, to ja mam tutaj spaść? Poczekajcie. O cholera. Ja nie powinnam była się do tego dostać jakoś. Kurczę, wydawało mi się, że ja najpierw powinnam to zdobyć, nie? Czekajcie. Czy z drugiej strony jest też drabinka? Co tam jest dalej? Co tu jest? A? Aha. Czyli jednak to się nie otworzyło. Nie dostanę się. No dobra. Niech będzie. Powiedzmy, że jest to prawilna droga. Czy coś tu jest oprócz tej dźwigni? Niekoniecznie. Niestety gra postanowiła mi nie pokazać, co się wydarzyło. Ja sobie oczywiście zaczerpnę powietrza. Ale ten jej głos jest straszny. Kompletnie mi się nie podoba. Tu jest coś otwarte. Dobrze. Aha, okej. Mamy z głazami do czynienia. Dobra. Więc tutaj trzeba ewidentnie uważać. Będzie nam coś na łeb zlatywać. No jest następna, bo widzę. Okej. Aha, nie ma się chyba nad czym zastanawiać i od razu wskoczyć do tej wnęki. I jeszcze jedna widzę, że jest. Dobra. Mamy to. Pytanie, czy tam nie było nic po drodze. No, chociaż... No nie, to tylko te wnęki. O, dobrze. No to lecimy, słuchajcie, do przodu, znowu przed siebie. Ale tu ja bym tu chyba chciała... No jak no? Weź flary. Dlaczego? O, jaka ładna, słuchajcie. Flara. Trójkowa. Tylko pytanie teraz. Jak się będę opuszczać, czy to był dobry pomysł? O nie! O nie! O nie! Jakie to jest ciężkie! Kurczę, strasznie tu łoją. Mamy... A to ta kula! A, ale tam były trzy miejsca, a nie było mowy o czterech kulkach? A łapki były trzy tak naprawdę. Nic tu nie ma. Serio. Nic nie zostawił w ogóle. Wlał się tutaj w te tekstury. No ale nie chce być inaczej. Raczej nie ma nic.
Widzę, tutaj jest drabinka. Oczywiście musiałam się jeszcze dziabnąć. Nie byłabym sobą. Można się domyślić, że to będzie pochylnie. O nie. To chyba z rolem. Świetnie. W czym tu jest problem? Chciałabym się dowiedzieć. No. Nie powinno być z niczym, bo to wcale nie było skomplikowane, więc... No cóż. Mamy tam jakąś dźwignię, z tego co widzę. Pytanie, czy coś pode mną się zapadnie, ale nie wygląda. Save all. O. To tam, gdzie te skały chyba, prawda? Gdzie te głazy nam zlatywały. No i... A, bo tam była woda, teraz wody nie ma. No dobra. Czekajcie. Bo tak nie odnotowałam, tam przecież było zupełnie coś innego. Aha, tak, dobrze, nie, zgadza się. I tutaj tam były te Anki. Okej, cofam to. No w porządku. Czyli co? Wracamy się. Tylko teraz pytanie. Pytanie zasadnicze. Jak mam się tutaj cofnąć? Czy wystarczy, że się opuszczę tutaj na łapkach? Nie, myślałam, że tu jest jakaś pochylnia, także to chyba nie o to chodziło. Jak mam wrócić tutaj bezpiecznie? Co to ma być? Przepraszam bardzo. Aha, bo to widzi, traktuje jako... Kurczę, nie wiem, jak mam wrócić. Chyba, że na to. No, w ten sposób, okej. Dobrze. To się wracamy. A jak ta kulka się nazywa w ogóle? Egyptian Ball. Okej. Mam nadzieję, że mi tu nic na łeb nie zleci, no ale w zasadzie skąd by miało zlecieć, jak nie ma tutaj... Kurczę, serio? Dlaczego nie mogę stąd zejść? O. Nie wiem, jakoś tak się zbadżyła. Chwilowo. Okej. Fajne klimatyczne takie dźwięki w tle. Dość przyjemnie się tego słucha. Ale wolałabym coś takiego, wiecie, z klasyków. Jednak, żeby mi tu wybrzmiewało. Okej. Zapisz. I lecimy do góry. No to czyli co? Teoretycznie mogę sobie zejść na spokojnie tędy. Dobra. Mamy jedną kulkę. Lecimy teraz do kolejnych drzwi.
W zasadzie mamy już, o patrzcie, nie zauważyłam. W zasadzie mamy już 30 niespełna minut. Ale ja sobie tylko zerknę. Aha. No to dobrze, że... Wiecie? Że można ją tutaj zwerbować. O, i ona się zablokowała. Bardzo dobrze. Bo są dość upierdliwe tutaj te mumie. Czy coś jeszcze? Mamy dźwignię. Jakieś znajdźki? No nie. Czy tu się zjeżdża? Na bank. Tylko teraz pytanie, czy przodem, czy tyłem, czy jak? Okej. Okay. Nie wiem, czy mam ochotę na pływane. Aha, tam już się coś do mnie tutaj próbuje przedostać. No, płyńcie, płyńcie. Ciekawe, jak potężne to jest, jeżeli chodzi o HP. Jedno, to jedno coś nie żyje. To są chyba krokodyle, co? Płynie, płynie znowu. Chodź, chodź. Padł? Padł. Okej, ja sobie jeszcze tylko tam zobaczę, co jest i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że tu nic nie pominę, żadnych jakichś bocznych... O, widzicie to? By było. Jeszcze się tak tu rozejrzę, czy nie ma nic pod spodem. Znaczy u góry, nie pod spodem. Dobrze, przeciągnę tą dźwignię. Zapisz. Oczywiście nie pokazało, bo po co? Po co? Nie ma tu nic? No nie. Okej. Kolejna dźwignia. Coś się gdzieś tu otworzyło na 100%. A tu? Czy jestem ślepa, naprawdę? Boję się, że coś mi, wiecie, zaraz wyskoczy na pysk. Okej, tu jest jakaś woda, a tu? No tutaj mamy kotki. Chyba kotek tutaj do tego korytarza nie powinien wyskoczyć, tak mi się wydaje. I jakieś, słuchajcie, wejście na górę. Ja sobie na tą górę wejdę. Zerknę, co tam jest i będziemy kończyć. O, a to dlaczego? Dlaczego nie udało mi się tam wskoczyć? Teoretycznie powinno być to proste. To może z tej strony? Mamy znajdźkę. O, jest klucz do włożenia, którego nie posiadam. To przynajmniej sobie znajdźki tutaj pozbieramy.
To dobrze wiedzieć, czym jest tutaj klucz. Tutaj też coś będzie, czy nie? Nie. Okej. No nie mamy. Dobrze, moi drodzy, to ja w tym miejscu sobie to zakończę. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Dajcie znać, czy podoba Wam się ten pomysł, czy ogrywaliście w ogóle The Secret Emerald. No i jak Wam się widzi Tasiemiec ze mną w roli głównej, tylko na solówce. Do usłyszenia, czekam na Wasze komentarze. Pa, pa.